Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowo pan Jacek odczyta dokumenty archiwalne dotyczące Jarosława Kaczyńskiego, w ogóle całej tej rodziny. A później się jeszcze ustosunkujemy do wypowiedzi arcybiskupa Józefa Michalika. To, co powiedział, to ja Państwu rozszerzę dlaczego. A teraz, panie Jacku, bardzo bym prosił, żeby pan odczytał narodowi całą prawdę, jaka jest, ale to jest jeszcze nie wszystko. Drugą część też zostanie opublikowana, ale to w swoim czasie. Także bym prosił, aby pan wolno, głośno czytał, aby każdy Polak zrozumiał, kto i co to jest. Tam będzie również o obywatelstwie pana Kaczyńskiego, który tak naprawdę nie ma obywatelstwa polskiego, to, które ma, to jest wyłudzone. Jest to napisane, jest to pokryte w dowodach. Także proszę, panie Jacku, zabrać głos i odczytać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z tym, co przekazał pan prezydent, odczytam Państwu materiał, który udało nam się ostatnio uzyskać. Kim są Kaczyńscy? Fakty, mity i wątpliwości. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie został złożony wniosek o zbadania, do zbadania zasadności nadania ich przodkom polskiego obywatelstwa. Wszystko bowiem wskazuje na to, że zostało ono wyłudzone. Na wstępie trzeba powiedzieć, że Kaczyńscy nie są to żadnymi filosemitami, przepraszam, nie są oni też zwykłymi Żydami. To czystej wody i największej próby nacjonaliści żydowscy, próbujący w sposób wyjątkowy budować na gruzach RP judo-polonię. Rajmund Kaczyński, urodzony w Grajewie z matki Franciszki ze Świątkowskich, zrodzonej w Gronowco koło Odessy, z rodziny naczelnego prezesa sądu wojskowego z okresu stalinizmu, pułkownika Armii Czerwonej Wilhelma Świątkowskiego, też urodzonego w tej samej Gronowce. Sami bracia Kaczyńscy podają, że przodkowie Rajmunda Kaczyńskiego po mieczu byli wysokimi oficerami Armii Carskiej. Co to oznacza? To oznacza jedno. Nie mógł on być Polakiem, bo ci byli na ogół albo prawie zawsze wyznania katolickiego. W Imperium Rosyjskim obowiązywał od połowy XIX wieku carski ukaz, który zakazywał piastowania wysokich urzędów przez Polaków wyznania rzymskokatolickiego oraz Żydów mojżeszowego wyznania. Identyczna sytuacja dotyczyła innych wysokich posad, np. dyrektora stacji kolejowej. Zatem funkcja oraz imiona zarówno Rajmunda, jak i Wilhelma wskazują na to, że mogli to być Żydzi wyznania ewangelickiego. Zarówno w Polsce zaborowej, jak na wschodzie Europy było całe mnóstwo takich Żydów, Haskala. Do Rosji przenosili się w ramach kolonizowania południowych rubieży Cesarstwa Rosyjskiego, to jest tworzenie tak zwanych Nowej Rosji. Pierwotnie nazwisko Świątkowski brzmiało Swiatkowski, co można potwierdzić w bazie genealogicznej organizacji. Interesującym też źródłem informacji o żydowskich i ewangelickich osadach i ich składzie są żydowskie strony pokazujące osadnictwo budowanych na zasobach archiwów rosyjskich państwowych. Na wschód Europy szli polscy i pruscy Żydzi. Przodkowie po stronie ojca, na przykład matka ojca Rajmunda, Aleksandra Kaczyńskiego, Zofia z domu Gutkowa, też wykazują żydowskie korzenie. Zaskakujące jest też to, że ojciec Rajmunda Kaczyńskiego ożenił się z Żydówką z Odessy, co miało miejsce około 1922 roku, będąc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej. W tym czasie przez tę część granicy przebywało z rejonów Odessy mnóstwo Żydów uciekających z Rosji
wskutek prześladowań przez bolszewików lub różnych innych pogromów. Na stronach żydowskich poświęconych koloniom żydowskim na południowej Ukrainie są umieszczone dokumenty, na przykład wizy ze zdjęciami mówiące o tym, że uzyskiwano je w drodze przestępstw, między innymi w konsulatach polskich w krajach bałtyckich. Aby dostać się z rejonu Rygi, czyli Tallina, w kierunku na Warszawę, niestety trzeba było przyjechać jedyną linią kolejową przez Grajewo. Czy tam właśnie ojciec Rajmunda Kaczyńskiego wyszukał sobie przyszłą żonę? Przemyt Żydów z Rosji organizowały organizacje żydowskie w Wielkiej Brytanii przez USA. Centralą tej przestępczej działalności była Łódź z miejscami, gdzie przechowano na początku przemyconych Żydów, były również szkoły religijne. Dalsza poszlaka żydowskiego pochodzenia to fakt potwierdzony przez samych Kaczyńskich, mówiący o tym, że po przeniesieniu się do Baranowicz na Polesiu, Franciszka Kaczyńska zajmowała się prowadzeniem agencji nieruchomości. Ze stron internetowych związanej z tym miastem i różnymi innymi dowodami, na przykład książki telefonicznej, wynika, że w 100% pośrednictwa nieruchomości było zdominowane przez Żydów. Jeden wpis dotyczy Kaczyńskiej. Jest w nim przypis interes żydowski. Jeszcze większe zdziwienie budzi to, że kiedy Żydzi polscy uciekali na wschód Europy, rodzina ojca Kaczyńskich, a konkretnie, jak podają sami Kaczyńscy, sam Rajmund przeprowadził się do Warszawy, czyli pod okupacją niemiecką. W jednej z publikacji książkowych Zdrajcy narodu dotyczących Volksdeutschów jest mowa o tym, że na zachód jechali Żydzi. Na peronach kolejowych podczas postojów pociągów Żydzi z zachodu dziwili się Żydom ze wschodu, że ci uciekają do niemieckiej strefy wpływów, to jest pod okupacją niemiecką. Wtedy nie mógł nikt wiedzieć, o jakich Żydów chodzi. Wyjątkowo dziwnym jest to, że prócz szczątków informacji dotyczących Rajmunda, nie do odszukania w publikacjach podawanych przez samych Kaczyńskich są informacje dotyczące dziadka i babki. Co się z nimi stało? Póki co nie wiadomo. W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego i jego ojca, oficera Armii Carskiej, jest znamiennym to, że do czasu wejścia w życie traktatu ryskiego musiał on mieć rosyjską przynależność państwową i być obywatelem Imperium Rosyjskiego. Gdyby było inaczej, to nie byłby takim wysokim postawionym oficerem. Kaczyńscy twierdzą, że wśród ich przodków był nawet generał carski. Co to oznaczało dla niego w późniejszym okresie? Otóż, aby otrzymać stwierdzenie lub uznanie obywatelstwa polskiego w ramach traktatu ryskiego, nie można było być wysokim oficerem armii carskiej lub piastować inne wysokie funkcje państwowe. Z tajnych dokumentów różnych rozporządzeń i ogólników z lat 30. wynika, że nie można było nadać obywatelstwa takim osobom. Nadto konieczne było dokładne badanie życiorysów takich osób, w tym przodków, począwszy od 1863 roku. W szczególności zaś, czy przodkowie nie byli beneficjentami skonfiskowanych majątków. Kaczyński taki majątek posiadał pod Łomżą. W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze jedna wątpliwość. Jest nią okres zaraz po II wojnie światowej i jego rzekoma akowska działalność. Tu nie ma prawie żadnych informacji, prócz tego, że studiował on na Politechnice Łódzkiej. Dziwnym jest też to, że ten akowiec już w 1945 roku, w październiku, załapał się na studia na Politechnice Łódzkiej. Inni za działalność w AK byli prześladowani, a pan Rajmund studiował, zdobywając w ciągu roku tytuł magistra. Żona Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii Szydłowskiej. Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach w 1926 roku jako córka inżyniera budującego zakłady starachowickie. Kiedyś pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła, że braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowski, urodzeni w 1924 roku w Sosnowcu.
Dalsza kweranta wykazała, że syn jednego z braci stryjecznych, Adam Szydłowski,